Potykasz się o przedmioty? Przekładasz, porządkujesz, sortujesz? Kupujesz coraz większe szafy, półki, szafeczki? Zawsze znajdziesz miejsce na nową sukienkę czy kolekcjonerski zegarek? Możesz sprawdzić ze stoperem w ręce, ile czasu zajmie Tobie dziennie obsługa rzeczy, które masz. Ile zajmuje ich organizowanie? Ile nowych rzeczy wyrzuciłeś, czy w ogóle nie używasz? Które z nowych przedmiotów oddałeś? Poświęciłeś czas na ich wybór, porównanie, wyselekcjonowanie, zakup, odpakowywanie, zapoznanie się z instrukcją, znalezienie na nie miejsca. Wydałeś swoje pieniądze. Aby je zarobić, poświęciłeś swój czas i najprawdopodobniej z czegoś zrezygnowałeś. Aby je zarobić. Z czasu z kim zrezygnowałeś? Jak ważny jest dla Ciebie czas? Jak ważne są dla Ciebie przedmioty? Co przesłania Twoje życie? Co tak naprawdę kupujesz, kupując przedmioty? Zostawiam z tym pytaniem siebie i Ciebie.